Cześć, witajcie na moim kanale, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję słuchawek z mikrofonem, słuchawek dedykowanym graczom, słuchawek firmy Art Model X1. Jest to właśnie taki headset. Wygląda dość prosto, natomiast powiem Wam, że w testach zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Pomimo mieszanych pierwszych wrażeń, w rozpakowaniu narzekałem troszkę na niektóre elementy słuchawek, natomiast ogromną zaletą tych słuchawek jest ich niewielka cena, wynosząca plus minus 50 zł. Dokładne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, tam macie linki do sklepów. Słuchawki w tej cenie naprawdę godne polecenia, ale zobaczycie sami w tej recenzji, dokładnie Wam je pokażę. Przetestujemy też mikrofon, usłyszycie próbkę dźwięku. Zapraszam, zaczynamy recenzję. Przed nami gamingowe słuchawki od firmy Art. Bardzo udany moim zdaniem model X1. Przede wszystkim model bardzo niedrogi. Sprawdzicie sobie cenę w opisie filmu. Naprawdę jest wręcz śmieszna, ponieważ jest to około 50 zł, jak dobrze pamiętam. Tak więc sobie dokładnie sprawdźcie. Natomiast co do podstawowych danych, informacji o tych słuchawkach. Przede wszystkim jest to headset wokouszny, więc są całkiem wygodne. Jak na tą cenę oczywiście, także dość dobrze wykonane, zobaczycie to dokładnie za chwilkę. Natomiast szybciutko specyfikacje. Mam tutaj 40 mm przetworniki i pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czyli taki standard. Oczywiście oporność wynosi 32 ohmy, też standardowo, i mamy 110 dB, jeśli chodzi o dynamikę. Mikrofon mamy też taki rozkładany, on nagrywa w paśmie od 16 Hz do 20 kHz przy oporności 2200 ohmów. To tyle jeśli chodzi o dane techniczne. Patrząc dalej, słuchawki zaopatrzone są w około 2,5-metrowy przewód w bardzo fajnym oplocie. Zobaczcie, jest to naprawdę mięciutkie, możemy to sobie dosłownie jak sznurek zwijać, tak więc nie ma problemu z plątaniem się, z zahaczaniem tego. Naprawdę ten element jak na tak tanie słuchawki wykonany świetnie. No i oczywiście zakończone to mamy dwoma mini jackami 3,5 mm. Nie są pozłacane, natomiast mimo wszystko są ok. Oczywiście mamy gumowe elementy zabezpieczające. No i mamy oznaczenie, oczywiście zielone to słuchawki, ten różowy to mikrofon. Na przewodzie mamy także taki dość prosty, bardzo plastikowy, taki pusty, troszeczkę tutaj zalatujący tandetą pilot na przewodzie. Natomiast pomimo takiego wyglądu dość biednego, spełnia on po prostu swoją funkcję. Mamy przełącznik dość ciężko jeszcze chodzący do wyłączenia mikrofonu. Chodzi jak chodzi, natomiast działa. Mamy też potencjometr, niestety źle wykonany, bo zobaczcie, on jest w takim zagłębieniu. Musimy tutaj ten palec po prostu włożyć, go wymacać i regulować. Nie zawsze to jest wygodne. Natomiast też jakoś działa. Moim zdaniem nie powinno być tego zagłębienia, powinno to być wystające troszkę ta rolka i było dużo wygodniej. Natomiast tak właśnie ten pilot wygląda. No wygląda jak wygląda, ale działa w każdym razie, spełnia się w tej roli. Patrzymy dalej. Moi drodzy, jak już patrzymy na same słuchawki, odrobinkę o ich wadze. Ponieważ ważą około 225 gramów, czyli niewiele, można spokojnie powiedzieć, że są to słuchawki lekkie. Dlatego na pewno nie będą nam ciążyć na głowie. Co do tego układu, myślałem, że będą troszeczkę za bardzo w ten sposób wyprofilowane, że nie będą przylegać równo do ucha, natomiast nie ma z tym problemów i te wnętrza są też na tyle duże, że przynajmniej moje uszy tu jeszcze wchodzą do środka. Jak ktoś ma mniejsze, to nie ma problemu, jak ktoś miałby bardzo duże uszy, to wtedy mogą mu te poduchy uciskać uszy. Ale za chwilkę przejdziemy, do tego jeszcze wrócimy. Natomiast zobaczcie, co do pałąka. Są na tyle elastyczne i wytrzymałe, że się nam tutaj nie zniszczy. Tutaj te poduchy są cztery, są takie średnio miękkie, natomiast w zupełności wystarczają, ponieważ niewielki ciężar tych słuchawek nie wywołuje jakiegoś nacisku od góry. Tutaj jak widzicie, to już pokazywałem w rozpakowaniu, to nam tutaj wychodzi, pewnie jakbym tutaj włożył palec, pociągnął, to bym to wyrwał. Natomiast jest to taki jeden z mankamencików niewielkich. To jest pewnie tak tylko wsadzane tu między to rozparcie po prostu. I tyle, nie jest to jakoś klejone, ani nic takiego.
Patrząc dalej, jakość tego plastiku jest taka bardzo podstawowa. Nie jest to plastik niesamowitej jakości, taki bym powiedział zwyklak. Mamy też prowadnice, oczywiście plastikowe. Natomiast są o dziwo dość sztywne. Wydaje się to być w miarę wytrzymałe, oczywiście jak nie będziemy tym rzucać. Następnie miłe zaskoczenie, ponieważ mamy, jak widzicie, gumowane tworzywo tutaj matowe wszędzie. Więc wygląda to ładnie. I mamy też niebieskie elementy, też takiego plastiku dość tandetnego, tandetnie wyglądającego jak na tym pilocie. Natomiast razem tworzy to wizualnie jakąś w miarę fajną całość. Jest logo firmy ART i z tych słuchawek najbardziej podoba mi się z zewnątrz właśnie to gumowane tworzywo. Wygląda nieźle. Mikrofon, jak to w takim modelu słuchawek, możemy sobie rozłożyć i złożyć. Wtedy nie zajmuje dużo miejsca, nie kuje po prostu w oczy. Mamy przymocowany przewód, no nie najlepiej, ponieważ zobaczcie, on tutaj ma luzy. I ta kotwiczka też tutaj się nie trzyma cała. A więc ten element również mógł być wykonany lepiej. Natomiast pamiętajmy cały czas o cenie. Cena, cena, cena. Są mankamenty, ale też jako całość te słuchawki trzeba oceniać. Następnie mamy właśnie te nauszniki z gąbkami. Nie jest to memory foam. Zobaczcie, to się ugina tak bardzo zwyczajnie. Nie czuć tutaj jakiegoś mega komfortu. Natomiast nie ma też dyskomfortu. To trzeba zaznaczyć. Te słuchawki nie cisną. Też to nam się za bardzo nie ubija. Po kilku tygodniach testu wygląda bardzo dobrze. Nie ubiło mi się tutaj ani troszkę. Jeszcze jedna rzecz, o którą pytacie, co do wygłuszenia hałasów. No powiem Wam, że te akurat słuchawki, ten model wygłuszają hałasy z zewnątrz dość słabo. Tak więc tutaj po założeniu ich nie spodziewajmy się kompletnej ciszy. Na temat przestrzeni już Wam mówiłem, że większość uszu powinna tutaj wejść do środka. No i całość tworzy dość komfortową mieszankę. Ja bym powiedział, że naprawdę pod względem komfortu jest tutaj przyzwoicie. Pod względem dźwięku oczywiście szału się nie spodziewać po tych słuchawkach. Słuchawki dla graczy, więc tak, do gier jako tako się nadają. Natomiast pozycjonowanie i wszelkie dźwięki pola bitwy nie powalają na kolana, ale też z drugiej strony nie są jakieś tragiczne. Oczywiście słuchawki o lekko basowym pogłosie, więc do muzyki rozrywkowej fajne, a natomiast do muzyki klasycznej, rocka, czy jakichś typowo wokalnych fragmentów niezbyt się nadają. Dlatego headset niedrogi, dość fajnie wykonany, dość dobrze wykonany poza mankamentami, ale też grający dość przeciętnie. To więc pod względem takich cech fizycznych to by było na tyle. Zapraszam Was do dalszej części recenzji. No dobrze, moi drodzy, pora przetestować mikrofon, który jest rozkładany. Możemy go sobie schować tutaj do muszli, jak widzieliście. W tej chwili wyjątkowo dźwięk płynie do Was z kamery, a nie z mojego mikrofonu krawatowego. Za chwilkę włączam już rejestrator cyfrowy. Ok, dźwięk jest odpalony, więc od tej chwili słyszycie już dźwięk nagrywany przy pomocy mikrofonu słuchawek ART X1. Możecie ocenić, jaka jest jego jakość, jaka jest głośność, czy są jakieś szumy, zakłócenia. Nagrywam rejestratorem właśnie dlatego, że mamy tutaj taki naturalny odsłuch tego mikrofonu. Nie mamy żadnych systemowych podbić dźwięków, co możemy zrobić sobie w Windowsie. To oczywiście poprawia głośność, ale może zniszczyć jakość. Przede wszystkim rejestrator taki pozwala też pozbyć się zbędnych szumów. Jeśli jakieś szumy są, to już nie wywołane przez układ dźwiękowy komputera, tylko i wyłącznie przez mikrofon. Dlatego jest to najbardziej miarodajny system oceny. No dobrze, myślę, że próbki posłuchaliście, mogliście stwierdzić, jak nagrywa, przekazuje dźwięk mikrofon słuchawek za około 5 dyszek. Przechodzimy do dalszej części recenzji. We'll be right back.
Dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie tej recenzji. Oczywiście nie są to słuchawki jakieś z najwyższej półki, nie są wykonane z materiałów ery kosmicznej. Są to po prostu, można by powiedzieć, zwykłe plastiki, natomiast w bardzo dobrej cenie, dobrze zmontowane, pomimo wszystko dobrze wykonane, nie mamy błyszczącego plastiku, cało jest przede wszystkim dużą zaletą. Mamy też mikrofon, jest rewelacyjny, ale daje radę. Przewód o plocie, pilot na kablu, czyli wszystkie takie podstawowe sprawy. I uwaga, dość dobrą wygodę, naprawdę wygodę noszenia, użytkowania. Nie cisną, są dość dobrze wykonane, materiały są naprawdę ok. No i przy okazji też słuchawki nie są jakieś mega ciężkie. Łącząc te wszystkie zalety z bardzo dobrą ceną, po raz pierwszy produkt firmy ART na moim kanale otrzymuje rekomendacje za stosunek jakości do ceny, który w tym przypadku jest bardzo, bardzo dobry. Oczywiście weźcie pod uwagę, że te słuchawki nie zagrają Wam nie wiadomo jak dobrze, jak słuchawki audiofilskie, ponieważ są to słuchawki typowo budżetowe, przeznaczone do gier, nie też dla najbardziej wymagających graczy oraz nadające się do muzyki głównie rozrywkowej, gdzie mamy dużo basów, takich dość mocnych fragmentów. Na pewno nie są to słuchawki do muzyki klasycznej czy rocka. Niestety te układy dźwiękowe muszą być już lepsze, te przetworniki muszą być wyższej jakości. Natomiast jeśli szukacie słuchawek dla graczy z mikrofonem do komunikacji na jakimś tam TeamSpeaku, Skype'ie czy cokolwiek, na przykład gracie w CS-a, to możecie w takie słuchawki sobie zainwestować, jeśli po prostu chcecie zaoszczędzić. Tak więc w tej cenie około 50 zł myślę, że za dużej konkurencji te słuchawki by nie miały, ponieważ naprawdę mają dość dużo zalet, a niewiele wad. Ze swojej strony mogę polecić oszczędnym graczom, którzy nie chcą wydawać 200-300 zł na słuchawki, chociażby do CS-a czy do innych gier. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Jeśli ta recenzja Wam się podobała, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Oczywiście widzimy się też w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!